Szczęść Boże, coś wam powiem. Nie mogli się dostać do Jezusa z powodu tłumu? To brzmi tak nieprawdopodobnie na dzisiejszy czas. Ludzie garnęli się do Jezusa, aż był otoczony ze wszystkich stron. Dziś z każdej strony jest wolne miejsce, bo nie ma tłumów. Czy to religia się kończy? Bóg przestał być potrzebny człowiekowi, bo tak doskonale sobie dzisiaj radzi bez Niego? Na to wychodzi. Minęły czasy ucisku, gdy właśnie w Kościele odnajdywano przestrzeń wolności i prawdy. Aktualnie człowiek ma wszystko w zasięgu ręki. Może wszystko, a ta wolność poprowadziła go zupełnie inną drogą niż droga Ewangelii. Wiara stała się dodatkiem do życia, które przepełnione jest rozrywką i przyjemnościami. Jezus mówi o rodzinie. My, kiedy myślimy o rodzinie, to mówimy o krewnych, zwłaszcza tych najbliższych, o tym samym nazwisku. Czy dzisiejsze rodziny są takie same jak 30 lat temu? Czyż dziś nie jest tak, że każdy chce jak najszybciej wybyć z domu, by zacząć żyć po swojemu, bez reguł, bez kontroli? A co z tą rodziną, którą tworzymy na mocy chrztu? To miejsce na pytanie, jak ty się w niej czujesz? Wielu może powiedzieć, że jest to rodzina dysfunkcyjna, z wieloma problemami, których się nie rozwiązuje, a zamiata się pod dywan. Każdy członek tej rodziny jest inny, ze swoją historią. Ale właśnie te potłuczone historie tworzą coś wyjątkowego. Jak mówił sam Jezus, nie potrzebują lekarza zdrowi, ale ci, którzy się źle mają. Pierwszym zaleceniem Bożego doktora jest słuchać Jego słów. Drugim poleceniem jest je wypełniać. Nie jest to zwykła porada, na którą muszę czekać w długiej kolejce albo przez kilka miesięcy. Można z niej korzystać każdego dnia, codziennie. Przedawkowanie na pewno nie grozi. Prędzej uzależnienie, przy którym podstawowym objawem braku będzie pustka wewnętrzna, jeśli znów nie zaczerpnę tej wody żywej. Bóg codziennie nam aplikuje swoje słowo, w którym prowadzi nas krok po kroku. Gdy słabniemy, umacnia nas. Gdy błądzimy, wskazuje drogę. Gdy się boimy, dodaje odwagi. Wszystko się dzieje w Jego bliskości. Być posłusznym tym zaleceniom to znaleźć się blisko Chrystusa. Papież Benedykt powiedział, posłuszeństwo jest doskonałe tylko w Słowie, które stało się ciałem i którego miłość wypełniła się na krzyżu. Gdy człowiek poddaje się Bogu całkowicie w swoim rozumie i woli, tym samym pozwala Bogu na działanie. To się nazywa posłuszeństwo wiary. W tych zaleceniach jest o słuchaniu, ale jest i o wypełnianiu tychże słów. Musimy w życie wcielać to, co On nam mówi. Tylko czy w naszej naturze jest miejsce na posłuszeństwo? Bo przecież wielokrotnie słowo jest przeciwne naszym pragnieniom. Czy łatwo mi idzie wypełniać to, co wydaje mi się trudne, albo czy mogę zrezygnować z tego, co jest przyjemne? Czy nie odkładam wtedy słowa na bok, by przeczekać, łudząc się, że przyjdzie inne, korzystniejsze dla mnie? Święty Tomasz z Akwinu przypomina nam, że konieczne jest, abyśmy rozważali nieustannie Słowo Boże. To rozważanie bardzo pomaga w walce z grzechem. Tak jak Maryja, powinniśmy nauczyć się słuchać i wypełniać to, co Bóg mówi do nas w różnych wydarzeniach i osobach. Tylko to jest właściwą drogą do trwałego szczęścia i uznania, że jestem członkiem wspaniałej rodziny. Niech Pan Bóg wam błogosławi w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Z Panem Bogiem.